Alleluja. Czytamy pierwsze 10 wersetów z 16 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Druga wyprawa misyjna Świętego Pawła. Widzieliśmy, że początkowo Paweł planował przejść starą trasę, tę trasę z pierwszej wyprawy, gdy był z Barnabą w misji. Ale nieporozumienie z Barnabą przez Jana Marka pokrzyżowało mu plany. Paweł idzie w kierunku miast Azji Mniejszej. Ale ciekawy słyszymy, że Duch Święty ma inne plany. Zabrania misji w Azji. Paweł uczy się tego, że ewangelizacja to nie jego dzieło, ale to dzieło Ducha Świętego. Chce być posłuszny Duchowi Świętemu. Chce dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Słyszymy historię Tymoteusza. Możliwe, że to był owoc pierwszej wyprawy misyjnej świętego Pawła. Tymoteusz nie tylko ma dobrą opinię, ale ma też wielki atut, jest pochodzenia żydowsko-pogańskiego. Matka Żydówka, ojciec Grek. To dla Pawła jest bardzo przydatne do misji, bo widzimy, że ciągle ta misja jest na pograniczu Żydów i pogan. Każe go obrzezać. Dlaczego? Dlatego, by wydobyć właśnie to bogactwo kultur, żeby rzeczywiście Tymoteusz był prawdziwym Żytem i także miał w sobie krew Greka. Misja Pawła to umacnianie w wierze. Widzimy, że wzrasta liczba uczniów. Ale gdy dalej postępuje, może nas to zaskakiwać, słyszymy wyraźnie: Duch Święty nie pozwala. Duch Święty nie Zabranie ewangelizacji, bo Duch Święty ma inne plany, inną trasą chce, by Paweł poszedł. I dlatego ta w Troadzie wizja, którą ma Paweł, ma Macedończyka: przepraw, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Troada to miasto portowe, a więc trzeba teraz siąść na odpowiedni statek i popłynąć do Macedonii. Macedonia to Grecja. Macedonia to Europa. To plan nie Pawła. To plan Ducha Świętego. Duch Święty otwiera przed Pawłem nowe horyzonty. Teraz trzeba iść naprawdę w nieznane. W tereny, gdzie Pawł nigdy nie był, choć kulturowo są one mu bliskie. Ale naprawdę jest to wielki przełom. Nie tylko dla Pawła, ale dla całego Kościoła. Misja. W Europie. Amen.